gościu, rozpoczęła się druga edycja programu Big Brother. Mieliśmy okazję poznać wszystkich, którzy zamieszkali w domu Wielkiego Brata. No i muszę się ciebie zapytać, czy ty widzisz już tutaj jakiegoś zwycięzcę bądź zwyciężczynię? O nie, zwłaszcza po pierwszej edycji już nie jestem taka skłonna do wydawania przedwczesnych sądów, bo tak się zmieniały te nasze opinie, oni się ujawniali w trakcie programu, że na razie widzę ich po prostu jako grupę, która weszła, wobec której mamy jakieś wyobrażenia, marzenia, fantazje, oczekiwania, a co się wydarzy, no to porozmawiamy za 3 miesiące. No dobrze, ale to chyba jest troszeczkę tak, że jednak to pierwsze wrażenie, no tak się przynajmniej mówi i chyba też to psychologia jakoś potwierdza, jest najważniejsze. No i tak naprawdę pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Oni tutaj dzisiaj zrobili właśnie to pierwsze wrażenie. To kto na tobie zrobił największe? Wiesz co, to ta teoria pierwszego wrażenia, ona jest rzeczywiście prawdziwa, ale nie w przypadku Wielkiego Brata, no bo właśnie Wielki Brat jest po to, żeby pierwsze wrażenie nie miało najważniejszego znaczenia, ponieważ my ich widzimy w tak intymnych warunkach, właśnie odartych z tych całej autoprezentacji, no bo co oni tu robili? Oni się autoprezentowali, a Wielki Brat i ten eksperyment ma na celu, żeby zedrzeć z nich tak naprawdę te gorsety, te szaty i pokazać, kto siedzi w środku, i my tego dzisiaj naprawdę nie wiemy. Podoba mi się kilka osób, podobają mi się bliźniaczki, które są strasznie fajne i w ogóle jestem ciekawa tego eksperymentu dwóch takich samych osób w domu Wielkiego Brata. Podoba mi się ten chłopak, którego imienia też nie pamiętam, który ma takie długie włosy. Wiem, ten, który chce być tym Jamesem Bondem, a jest położnikiem. Też na niego zwróciłam uwagę. Tak, bardzo ciekawa osobowość. Jak widzisz, sama nie pamiętam jeszcze do końca ich imion, mimo że uczestniczyłam w castingach, ale jednak mi się do końca nie zapisali, ale też bardzo fajny chłopak, bardzo fajny Wasiliw, też strasznie widać, fajna energia, w ogóle fajne dziewczyny. Wydaje mi się, że ta grupa w ogóle jest bardzo interesująca, że jest bardzo różnorodna, że jest kolorowa, barwna i nie tylko w sensie takiej jakby międzykulturowości, ale po prostu na poziomie osobowości. Staraliśmy się dobrać jednak tak, żeby były i te osoby takie silniejsze, i te bardziej ekstrawertyczne, i te bardziej może milczące, zamknięte, ale myślę, że jednak jest dużo silnych osobowości. Już poznaliśmy uczestników, ty miałaś okazję z nimi porozmawiać nawet tak przez moment face to face. No i czy już widzisz kogoś, kto ma zadatki, aby ten program wygrać, albo kogoś, kto na pewno zostanie zauważony? Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że wszyscy zostaną zauważeni, bo jest to szeroki wachlarz osobowości, to z całą pewnością każdy z mieszkańców ma bardzo wyraziste pasje, bardzo wyrazisty charakter, poglądy, są zróżnicowani kulturowo również, więc jest to bardzo ciekawy komplet ludzi, ale zrobili na mnie bardzo pozytywne wrażenie, więc ja jestem ciekawa tego, co będzie się dalej działo, na pewno. A już masz na przykład jakąś osobę, która twoim zdaniem wyjątkowo się wyróżnia? Jest kilka takich postaci. Jeszcze nie chcę dokładnie mówić, bo mam wrażenie, że każda z tych osób jest naprawdę inna, więc kurczę, nie wiem. No na pewno mamy Karolinę Lidera, bo ona weszła, zarządziła chłopcy jedzonko, Olusia, chodź tutaj. Ona już dostała też to zadanie jako pierwsza i też rozstawiała po kątach wszystkich, więc na pewno jest takim liderem. Kto dalej przejmie pałeczkę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale bardzo pozytywne odczucia mam względem mieszkańców. Bardzo miło było mi ich w ogóle poznać tutaj na scenie. Myślę, że zapadła mi w pamięć na pewno Babi, Wietnamka, bardzo fajna. Później chyba Ola była też taka młoda, ona powiedziała coś szokującego. Na początku była związana troszeczkę z kościołem, a potem powiedziała o seksie, więc ona taka, myślę, że jest zapamiętana dość przez to właśnie kontrowersyjną wypowiedź, więc to jest ciekawe. Też Natalia, ze względu na to właśnie, że jest lesbijką i nawet ludzie, którzy siedzieli obok mnie, nie wiedzieli do końca, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, więc to jest też ciekawe, jak inni uczestnicy ją przyjmą. Więc mam nadzieję, że obejdzie się bez dram i będzie wszystko fajne i tolerancyjne, więc to na pewno będę oglądać. No i tak, to takie moje pierwsze wrażenia.